Ej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku z gry Sky Saga. Tak więc, pierwszy odcinek, naprawdę przyjęliście bardzo ciepło. Fani Trove po prostu szaleli łapkami w górę, pisali komentarze i w ogóle super udostępnienia też robiliście, więc naprawdę Sky Saga wam się podobała. Tak więc, kontynuujemy serię. Lecimy na pełnej, jak to się mówi. Tak więc, no. Poprzedni odcinek zakończył się tym, że nasza przygoda zależy teraz ode mnie i co będę chciał, to będę mógł w tej grze robić. Tak więc, gdzie są moje questy? Od Q. Tak, dobra. Przejdź jedną leśną przygodę, wręcz 5 bawełny, pokonaj jednego wilka, odkryj jeden leśny punkt orientacyjny. Tak więc, na samym początku nakopiemy sobie tutaj troszkę naszych skałek. Jak widzicie, nie ma ich już tutaj za dużo, one chyba się nie odnawiają. Ale nie mam pewności co do tego. Przekonamy się. Bang, bang, dwa kilofy. Yeah! Jak to szybko idzie, super. Dobra, nakopiemy sobie tego trochę. Nie jest to aż tak bardzo potrzebne. Czy jest potrzebne? Czy mi się wydaje, czy mój kilof się zepsuł? Zobaczmy, czy mogę sprawdzić durability mojego kilofu. Kilofa, kilofu, kilofa. Obrażenia 70. Okej. Oko. Czy mogę... tutaj powinien być jakiś piec. Ciekawe. Dobra, wytwórzmy sobie to. Dobra, jak najwięcej, tak? Jest to mi potrzebne do leśnej przygody. Mogę się od tego oddalić? Tak, mogę. Patrzcie, to będzie samo otworzyło. Nice. Tylko ja bym chciał sobie... te questy jakoś wyświetlić. Zobaczmy, czy to się da w ogóle coś takiego zrobić. Nie, po prostu wciskam Q i w ten sposób mogę to zrobić. Rękodzieło. Kocioł. Grudki żelaza 16, więc nakopmy sobie ich jak najwięcej. Troszkę tak dziwnie na te dwa kilofy się bije. Raz lewym, raz prawym. Tutaj mogę oba klawisze naraz naciskać i będzie prawie taki sam efekt. Więc czemu by nie? Dobra, jeszcze trochę. Ja już ich mam ogólnie. To są grudki żelaza, czy to jest... Dobra, grudki żelaza, 27, więc mogę już zrobić kocioł. Tak więc hopla. Bęk wytworzony. Dobra, no i teraz pewnie muszę... przeciągnijmy to na trójeczkę. Postawmy nasz kociołek. Nie wiem, gdzieś tutaj. Co tu można zrobić? Gotowane mięso. Nice. Żyć nie umierać. Super. System craftingu jest całkiem fajny. A, zobaczcie, czy ja tu przyciągnąłem. Gotowane mięso. Surowe mięso z wilka. Dobra, wytwórz. Okej, wytworzyłem. Nice. Weźmy sobie mięso pod czwórką. Dwa rodzaje. Pod trójką nie jest mi to potrzebne. Może pod trójką bardziej bomba, którą miałem sobie właśnie sprawdzić. O! Będziesz potrzebować gladiator, stół, cieśli. Spoko. Mnóstwo rzeczy jest w tej grze. Naprawdę to czuję, że to będzie gra naprawdę na długie godziny. Już wystarczy spojrzeć, że jest tutaj o wiele rzeczy do robienia, do zrobienia niż trołów. Naprawdę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, tutaj troszkę tych rzeczy mamy. Prymitywny, krótki miecz. Więc tak, mieczyk tutaj. Dwa kilofy tutaj. Przydałby się jeszcze jeden mieczyk. Czy ja się mogę tego nauczyć? To mnie ciekawi. Zwój z przepisem prymitywny, krótki miecz. Dobra, wciśnijmy tą dwójkę. Mam zwój. No i nauczyłeś się, proszę bardzo, wystarczyło przeciągnąć na oś. I dobra, mamy krótki mieczyk. Co będę potrzebował? Kowadło miecznika. Gdzie się takie kowadło wytwarza? Pewnie w jakimś piecu, którego jeszcze nie stworzyłem. Zgaduję, tak? Do naprawy przedmiot. Okej. Jest ok, a moje kilofy? O, nie niszczą się, no to wychodzi, tak? Nie można tutaj... Bo to jest... A.
żeby rozmontować. Dostanę ostry kawałek. No dobra. Szansa powrotu 50%. Jak niszcząc, rozkładając przedmioty, nie dostaniemy wszystkiego, czego byśmy chcieli. Czegoś mi tutaj brakuje. Kill off tutaj. A w sumie tutaj też może być. Czegoś mi tutaj brakuje, nie wiem. Dworniki. To nie. Gdzie to się robiło? Patrzcie, zapomniałem. Tutaj w kociołku nie. Tak, żeby wytworzyć kociołek. R? Tak, R, dobra, rękodzieło. Mogę wytworzyć to, tu strzały. Strzały nie są mi potrzebne. Jakbym chciał jeszcze ognisko wytworzyć. Kamień, bal drzewa i pochodnia. Więc tak czy siak trzeba będzie zrobić pochodnię. Która... Dobra, zapominam, że tu trzeba przeciągać te rzeczy. Zróbmy sobie może dwie, a właściwie 10. Bo robi się po 5. O! Zmieniać. Tak będzie o wiele lepiej. Dobra, mamy pochodnie. Już mogę ognisko zrobić, tak? Czyli bęk, pochodnia, kamień i drzewo. O, nie przeciągnąłem. Dobra. To robi ognisko. Po ustawieniu zapewnia ciepło i stanowi miejsce do odpoczynku. Odpoczynek uzupełnia tymczasowy poziom zdrowia. W razie poniesienia porażki wrócisz na miejsce ostatnio postawionego ogniska. Więc warto zrobić ich troszkę więcej. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. Przeciągnijmy je sobie na 6. Ono nie jest jakoś za specjalnie potrzebne, więc myślę, że tyle wystarczy, co narobiłem. Zgromadź Baldera. Nie, to nie jest to. Mamy ogniska, mamy 4 pochodnie. Dobra, zróbmy sobie w ten sposób. O! To jest coś pięknego. W jednym ręku trzymamy miecz, a w drugim pochodnie. Super. Mam jeszcze tych zwykły kamień zwornikowy lasu. Dobra. Kurde, strasznie tutaj głowa. No właśnie, gdzie jest? Tu mam misję, tu mam łup, a tu mam rzeczy, które noszę. Na głowie nie mam nic. Kamizelka odkrywcy, rękawice odkrywcy, buty odkrywcy. Okej, okay, czyli jestem na początku odkrywcą, spoko. Tak się to mniej więcej prezentuje. No i dobra. Pod trójeczką. I otwieramy portal ku przygodzie! Gromadź bal drewno, 1 na 2. Zrobić ognisko. Dobra, lecimy. No, działaj portalu. Dobra, jej, udało się. Przeszedłem przez portal. Nice. Dobra, które jest ładniejsze? To mi się podoba. Zimowe. Fajnie to zrobili, że się tutaj zdjęcia wybiera, które jest fajniejsze. Też bym chciał własne zdjęcie zrobić, ale nie wiem jeszcze jak, więc nie zrobię na razie. Ciemno, drewno, krypta. Okej. O Boże, jak ona skoczyła słodko. I ten dźwięk. Boing? No nic. Żegnaj, pieczko. Musiałem to zrobić. Dobra. Okej, okay, wręcz 5 bawełny, czyli po prostu muszę zebrać bawełnę, pokonać jednego wilka. Rozstaw ognisko, 6 na 7. Muszę zrobić jeszcze jedno ognisko, tak? Dobra, no to sobie wykopiemy tego drewna trochę. No to eksplorujemy, tak? Nie ma co tutaj się zastanawiać. Ja bym chciał widok postaci właśnie zza pleców. Dobra, mieczem to raczej tego nie zrobię. Za pomocą niezwykłych przyrządów możesz... i znikło. Fajnie. O, zrób ognisko własnymi rękoma. No spoko, no zrobimy. Kurde, który to był klawisz? Okej, pochodnia.
I kamień. Wytwórzmy. No i dobra. Dostałem expa. Nice. Wyposaż się w ognisko. No super, super. Wiem, że mam się wyposażyć w ognisko. Już to zrobiłem. Ale muszę to zrobić jeszcze raz, bo oni oczywiście. Co? Trzymam ognisko pod szóstką. Dobra. Teraz zadziałało. No i rozstawimy nasze pierwsze ognisko, tak więc. Myślę, że tutaj na wysokości będzie całkiem fajnie się prezentować. Rozstaw ognisko 6 na 7. O co chodzi? 5 na 7. What? What? Ok. Za mało drewna. No świetnie, użyłem bomby. Już się zaczyna. Fart początkującego się skończył. O, tu jest taki poziom nawet nad tym ogniskiem. Poziom właśnie tego, ile się tam zużyło. Dobra, da się więcej drewna. Mogę wyżej skakać, tak. Dobra, chyba powinno wystarczyć. Tak mi się wydaje. Pochodnia. Na 3 mi starczy, więc to w zupełności powinno wystarczyć. No i? Wyposaż się w ognisko. 7 na 7. No i zobaczcie. Rozstaw ognisko. I teraz jak je rozstawię, to mi ubędzie. Użyj ognisko. Wow, super, można spać przy ognisku. Ej, nogi ci się spalą! Trzeba escape wcisnąć. Dziwny quest, naprawdę, coś musi być chyba zbugowane. Mam wyposaż się w ognisko, no to się wyposażyłem, tak? No i rozstawiłem to ognisko, no i co? No i dupa. No i pochodnie mi się skończyły. Dobra, pływać można, więc jest good. No i dobra, zróbmy w końcu te questy, bo to trwało wieczność. Już chyba wiem, o co chodzi. Wiem już, czemu to jest ten sposób. Patrzcie. Już to chyba rozkminiłem. Przestań obserwować. Pyk. Nie ma. Nie ma już ogniska. Więc teoretycznie by zrobić taki myk. Ha! Jest! To jest właśnie to, co chciałem uzyskać w tej grze. Mam zgromadzić bawełnę. W sumie to kilofem też mogę bić. Mogę sobie go tutaj przerzucić. Dobra. Mamy pokonać jednego wilka, tak więc zaczniemy od kurczaków. A dobra, trzeba zbierać itemy. Podnosić w ten sposób. Zawsze o tym zapominam. I owco. Dobra, gdzie jest wilk? Tu już widzę jakiś dungeon. Ogólnie co ciekawe z tej grze, o, leśny rozbójnik, to, że drugi raz taka sama mapa się nie trafi. Ukończ to zadanie zgłaszając do właściciela mistrza, czyli coś zrobiłem, ukończyłem jakąś przygodę. Dobra, to jest bawełna, na pewno. Jej, zdobyłem bawełnę. To całkiem sporo jej tutaj rośnie. Dobra, w sumie samym kill-offem mogę. Albo jeszcze lepiej. Dobra, wystarczy. Okej, przejdź jedną z leśnych przygód. O nie! O, już całkiem mocno bije! Wow! Coś z niego wyleciało fajnego? Nic, nawet miecz. Dobra, tu jest skrzynia. Pewnie jest na dnie studni. Ale nic nie widać. Jeszcze głębiej? No nie, zaraz mi się. Nie, dobra, głębiej się nie da. A, tu jest skrzynia. Patrzcie, jak fajnie ukryte. Nie wiem, co to jest, ale szybko to przerzućmy. A, jakieś deski, w sumie mało takie super przydatne rzeczy. Tak więc, jak widzicie, gierka mi się spodobała, tak więc
Jestem nią zachwycony, będzie na pewno więcej odcinków. Chodź tu, rozbójniku. Co ciekawe, w tej grze nie ma klas postaci. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie widziałem tutaj nic takiego. O, miał skrzynię w domu. Ta skrzynia jest. A dobra, tutaj. Dynia, pochodnia. Patrzcie, życie mi się szybko regeneruje, ale nie wiem od czego za bardzo. Czy od ogniska, czy tak samo z siebie? Nie mam pojęcia. Dobra, jak mój ekwipunek ogólnie wygląda? Już prawie pełny, jak zawsze, jak zawsze. Leśny talizman. Służy do wyrobu potężnych narzędzi. Porzucają to stworzenia podczas pospolitych leśnych wypraw. Zobaczmy, będziesz potrzebować. Nie, to nie, nie to. C. Jest. Służy do wyrobu ten. Ok, to już przeczytałem. Może wytwarzać. Nic nie może wytwarzać. Super, super. Dobra, ale gdzie są wilki? Ogólnie jest noc. A ja nie wiem, jak przyspieszyć to. Co to jest? Pomykacz. Leży. Wow! Ale mnie tu atakują. Surowe mięso, chrząszcz, dodano do kroniki. Gdzie jest kronika? Wszystko tutaj fajnie, fajnie się odkrywa, naprawdę. Pod C, dobra. Mięso. Grzyb, dynia, gotowane mięso, surowe mięso, zwój z przepisem. Może to nie jest to. O, tu jest. Nie. Loki, tutaj są bronie jakieś, zbroje. Jeszcze mnóstwo rzeczy jest zakrytych. Tutaj będzie jeszcze więcej dodanych ciekawych tych narzędzi oraz innych rzeczy do wyprodukowania. No i nie ma tego mięsa. Nie, nie, ja go tutaj nie widzę. Dobra, chciałbym wykonać w tym odcinku tę przygodę, ale kurde, mam tak, pokonać jeszcze jednego. Jedną leśną przygodę przejść, pokonać jednego wilka. Dobra, więc idziemy sobie. Tutaj na razie nie widzę nic. Nie widzę żadnych leśnych przygód, to jest najlepsze. Ale dobra, chodźmy sobie dalej. Że tutaj. Podziemna leśna przygoda, to jest to. Aż się boję tam zejść. Może pierwsza jaskinia, ja uwielbiałem w Minecrafcie. W Minecrafta co prawda nie grałem dużo, bo to dosłownie było kilka dni. Ale bardzo mi się podobały jaskinie. Uwielbiałem je zwiedzać. Mam nadzieję, że tutaj też tak będzie. Zróbmy sobie takie combo. Pochodnia i kill-off. To będzie dobre combo. Miecz albo kill-off. O kurde, są wilki, proszę bardzo. Są wilki. Pochodnia też bije? What the fuck? Obrażenia 50. Patrzcie, pochodnią też można bić. No nieźle. Zawsze coś. Dobra, zabijmy. Szybko umierają. Dobra. Mamy zaliczone pokonać jednego wilka. Już pokonałem w sumie 4, więc jest dobrze. Ciekawi mnie właśnie, czy to jest top. Przejdź jedną leśną przygodę. Czy to jest właśnie to, że ja tutaj po prostu wszedłem i jak wyjdę, to mi to zaliczy? Czy tutaj naprawdę jest jakiś dungeon ukryty? To mnie ciekawi. W sumie zaraz się o tym przekonamy. Tutaj na razie sobie troszkę pozbijam tego. Bang, bang. Dobra. Kryształy też się przydadzą. Ja to w ogóle zbieram? Zbieram, dobrze. Nice, ładnie to miejsce wygląda, takie zielone. Nice, ciekawe czy ogólnie w tej grze jest coś takiego jak domek aukcyjny. Z tego co widzę, na razie nie ma tutaj za dużo przedmiotów, więc
Być może po prostu nie będzie to rozbudowane aż tak bardzo. Nie ma mountów na przykład, a w Trove były, więc tutaj Trove wygrywa, bo mają mounty już i zwierzaki. A tutaj czegoś takiego nie ma. Chyba że dodadzą w przyszłości, więc nigdy nie wiadomo. Chyba pochodnia mi się skończyła, z tego co widzę. Kryształ. Wielki śniący kryształ, jaki często znajduje się w jaskiniach. Może wytwarzać. Sterowiec. O, no nie wiedziałem, że sterowce wytwarzane są z kryształów. Super. Teraz już wiem. Kurczaki dropią pióra, a mięsa nie dropią. No szkoda. A może dropią? Co to jest? To było mięso z kurczaka? Surowe mięso. Chrząszcz. Nie. To jest chyba to mięso, którego szukałem. A te z kurczaka? Wilk. No dobra, mam już tyle tych itemów, że po prostu nie chce mi się aż go szukać. Ale kiedyś się uda może znaleźć. Dobra, tam byłem. To teoretycznie możemy sobie wrócić. Wyjmy tutaj może kilofa. O! Co to jest? Króliki. Proszę bardzo. Boże, jakie słodkie. Ale niestety muszą zginąć. Aha! Pięknie. Dobra. Drewno zawsze się przyda. Pyk, pyk. Kopiemy drewno. Właściwie rąbiemy. Nie no. Kopiemy kilofem, tak? Dobra, załatwmy jeszcze tych leśnych zbójów. Patrzcie, mogę bić dwóch naraz. Jak dobrze trafię. Dobra, zabici. Dynie dropią. To niż nic w sumie. Wypróbujmy sobie jeszcze jedną rzecz. Czy ja właśnie wcisnąłem tab i kopnąłem? Wow! Caps lockiem, może shiftem też mogę jakiś... Właśnie, bo przecież na gameplayu widziałem, tu można wykonywać różnego rodzaju ataki. Jak przytrzymamy shift i do przodu będziemy biegli, to taki atak. Zużywający energię. A teraz do tej pory biłem tak o. Jak przytrzymam dłużej, to... A, dobra, już widzę jak to działa. Jak przytrzymam dłużej, to jest mocny atak. A jak przytrzymam dłużej i... będę szedł do przodu, to będzie jeszcze mocniejszy, ciekawe. A jak jak dwa razy klikniemy szybko, będzie szybki atak, który też będzie zużywał energię. Nieźle. Dobra. Wejdźmy sobie tutaj. O, proszę, trzy skrzynki. No muszą być gdzieś tutaj schowane, w podziemiach. Ukryte pod podłogą. Nice. To wielka skrzynia. Wow, zwój jakiś, pieczęci. Mam pełen ekwipunek. Powinienem wracać. Dobra. Muszę wziąć jakąś sobie pochodnię. Tylko, że nie mam już pochodni. Ja mam ognisko. Będzie głupie, ale rozświetlimy sobie drogę ogniskiem. Okej, tutaj musi ich być więcej gdzieś za ścianą. W tym miejscu. Chyba, że one są na wyższym poziomie. Też nie wydaje mi się. Czemu ja tak skaczę? Dziwnie jakoś. Dobra, tam nic nie ma. Może w tym kierunku spróbujemy. Może tutaj się coś ukryło. Tylko co? Skrzyneczka? Nie, nie ma. Dobra, jak stąd teraz wyjść? To jest dobre pytanie. Technika Minecrafta? Tak, tak jak myślałem. Kurde. I stawiamy klocki pod sobą. Nieźle. Dobra, jest wyjście. Kurde, pod sobą miałeś stawiać. Dobra. To jest a, patrzcie, mogę przez tekstury spojrzeć. To jest po prostu na wyższym poziomie. Czemu nie ma?
Potrzebujesz mocniejszego narzędzia, żeby rozbić tego typu blok. Kurde, zaciekawiło mnie to miejsce, naprawdę. Ja tutaj. To jest skrzynia czy co? Dziwnie troszkę działa ten system tutaj. No dobra, spróbuję się do nich przekopać. To nie jest najgłupszy pomysł. Z tego co widzę, jest to realne do zrobienia. Stawmy klocek. I muszę tutaj jeszcze rozbić. Dobra, rozpoczęła się walka. Świetnie, w takim momencie. Ha! Gincie! Zaraz ja zginę! Nie! Nie mogę do tego doprowadzić. Aparat jest odblokowany. Nice. Porażka! Wszystkie moje itemy wyleciały, nie wierzę! Nie wierzę! Wszystko! Wszystko co miałem! Niewiarygodne. Dobra, prawie wszystko. Ale lipa. Nie, ja tam wracam. Ale mogę spróbować jeszcze raz, więc. O! Mam nadzieję, że nie zniknęły te moje wszystkie itemy. I straciłem te questy, wszystko co zrobiłem. Nie wierzę w to. Boże, jak one znikną. Ciekawe, po jakim czasie znikają. Boże, jaka panika. Wpadłem w panikę. Co teraz? Nie chcę tego wszystkiego stracić teraz. Ale zaraz, tam w podziemiach przecież postawiłem ognisko. To czemu mnie teleportowało do tego? To dziwne. Ale cóż. Dobra, idziemy tam. Nie, to było tam. Dobra, w tym miejscu. Zblokowałem aparat, a on jest pod P. I mogę robić screenshoty. Nice. Nie, nie chcę. Nie chcę zdjęcia. P. Dobra, wyłączone. Ja się z nimi rozprawię teraz. Au. Mam dużo nie straciłem. Mało się traci z tego, co widzę obrażeń, jak się spada. Dobra, ja im pokażę. Ja im pokażę. Chodź tu. Dobra, rozwalony. I to chyba był ostatni. Nie, jest jeszcze jeden. Dwóch jest jeszcze. Kurde. Nie mogę tam wskoczyć. Fuck. Fucking shit. No jeszcze mi bij. Jeszcze mi bij przez tekstury. Tak. To ja się będę bił przez tekstury. Ha, ha, ha. Dobra, tu już widzę. Troszkę ciężej jest. Energia mi się skończyła. No nie, nie wierzę w to. Nie w takim momencie. Proszę. Dobra, zabrałem wszystkie moje itemy. To jest najważniejsze. I pięknie, po prostu pięknie. W tym momencie program Skysaga Infinite Isles przestał działać. Tak więc. Tego się nie spodziewałem, ale no cóż, wersja alfa, więc co się dziwić. Tak więc w tym miejscu kończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, to wiecie co robić. Oczywiście ja tutaj poza odcinkiem wrócę w to miejsce. Nie wiem, czy się będzie ogólnie dało. Spróbuję odzyskać moje itemy. Jeżeli nie odzyskam, no to w następnym odcinku dowiecie się, co się z tym wszystkim stało. Może pogram trochę poza odcinkiem, żeby odrobić te wszystkie straty, ale jeszcze zobaczymy. Tak więc żegnam się z Wami, do zobaczenia i cześć!